Dzień dobry, witam serdecznie z Krakowa po raz kolejny. Trochę się świecę, ale to nic nie szkodzi. Zapraszam Was dzisiaj ponownie na Puchar Polski. Tym razem będzie to regionalny Puchar Polski i zagra tu Wieczysta Kraków oraz drużyna Kabla Kraków. Jak zwykle spóźniony, właśnie jestem na Rynku Podgórskim w Krakowie. Wybieram się właśnie na Centrum Sportowe Parkowa, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa drużyna Kabla Kraków, która była reaktywowana 3 lata temu. Dzisiaj gra drugą albo trzecią rundę Regionalnego Pucharu Polski. Zagra z naszpikowaną gwiazdami drużyną z klasy okręgowej, czyli z Wieczystą, gdzie między innymi na co dzień występuje Sławek Peszko. No i jestem na Parkowej. Za 10 minut rozpoczyna się mecz. Jak widać, widzów nie ma dzisiaj dużo. Może dlatego, że jest w miarę wcześniej, wszyscy są w pracy. Jak widać, nie wszyscy. Skład Wieczysty mocno rezerwowy. Ale myślę, że i tak są dzisiaj faworytem. Zobaczymy, jak będzie. Są te nowe zaprezentowane. Co to? Nie, no jak? Nie będzie, wiem to. Lewy dolny. Żaden. Nie, nie, proszę, nie, nie, jeszcze nie teraz. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, spokojnie. Jak? Ten bramkarz sam gra tutaj? No to jest tak w porażkach chyba. Ładnie, miałem płytko. Bańczyc. No i tak, 2-1. Dopiero mówię 40 minuta. No może nada. I koniec pierwszej połowy. Do przerwy Wieczysta prowadzi 3-1 z Kablem Kraków. A razem ze mną Marian Piłka. Poznałem wszystkich. Kiedy powrót na YouTube, kiedy derby na kanale, kiedy derby Stambułu? Derby, jedyne derby, na jakie teraz czekam, to Karpaty Krosno, Czarny Jasmo. To mój brat bliźniak, mnie już tu nie ma. Cztery? Cztery. Nie. Ważny początek dla bram. 1-6, panowie, nic się nie dzieje. Jeszcze da się to wyciągnąć. Brawo! Brawo! Pięknie zachodzące słońce za nami. Jaki był wynik? 7-2. 7, a raczej 2-7. 2-7. 2-7. Wygrywa Wieczysta, ona przechodzi do kolejnej rundy. Kabel niespodziewanie strzela tylko dwie bramki, liczyliśmy na nieco więcej. Niestety tyle. Tyle dzisiaj z obiektu pięknie położonego w centrum Krakowa. To jest tak niespodzianka, to jest tak niespodzianka, to jest tak porażka Wieczystej. Tak, tyle pieniędzy i tylko 7 bramek. Nic, to bardzo dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, cześć. Dlaczego ten mecz jest ciekawy? Ponieważ w poprzedniej rundzie Wieczysta wyeliminowała nikogo, bo nie grała.